LL420, ja jestem Tristus i witam w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Wieśniacy. W dzisiejszym odcinku zrobimy naprawdę dużo epickich rzeczy. Patrzcie, znowu mamy te śmieszne oczy. Słuchajcie, zrobiłem trochę pomiędzy odcinkami, w sumie to zrobiłem na odcinku, ale to dłuższa historia. Ogólnie nie włączył mi się mikrofon i usunął mi się połowa poprzedniego takiego odcinka, w sensie w połowie się zorientowałem, że mikrofon mi nie działa. Teraz mam nadzieję, że wszystko będzie ok, a masz z pięści zombiach. No i dobra. Ogółem to pokażę wam w sumie na naszym achievement booku, jakie rzeczy udało mi się zrobić. Więc tak, no to na poprzednim odcinku już zrobiliśmy ogółem. Daliśmy drewno, zbudowaliśmy ten domek, zespawnowaliśmy Harvest Goddess i zakończyliśmy... A nie, to już mi się nie nagrało. Zespawnowałem Harvest Goddess znowu, skończyłem tutorial. Tak, porozmawiałem z Jade i zapytałem, jak zrobić farmę. Aczkolwiek to mogę zrobić teraz po raz drugi z wami, a wy tymczasem możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli lubicie tę serię i jeżeli nie widzieliście poprzednich dwóch odcinków, to macie kartę w prawym górnym rogu i możecie sobie ogarnąć wszystkie odcinki oczywiście, ponieważ warto wiedzieć, o co chodzi, co się dzieje na każdym odcinku, prawda? Hey again, looks like you, dobra. Ogółem to jest Jade i ona mi powiedziała, że chciałaby mieć własną farmę, ale uwaga, muszę być cicho, bo jej brat usłyszy. Julif, czyli ten budowniczy, jest strasznym psychopatą i chce ją kontrolować. To nam powiedziała ta Jade właśnie, więc ogółem jest tutaj jakaś głębsza fabułka taka. Okej. I tak, ona powiedziała, że nie mam jeszcze 9 tych turnipsów. To są jakieś rzeczy. Okej. Another watering can. I can spare. Dobra. Ogółem tutaj nie podlewamy naszych grządek wodą, tylko podrywamy je konewkami. I patrzcie, tutaj jest jeszcze specjalna jakaś motyka. Chyba nie wiem, czy to specjalny w sumie, czy nie. W każdym razie tutaj nie robimy nic normalnie. I w tej skrzynce jeszcze tutaj dostałem od niej turnips. Tutaj jeszcze w tej skrzynce właśnie były różne takie rzeczy, które sobie także wziąłem. No więc ogółem ludziska, no trochę się działo pomiędzy odcinkiem, aczkolwiek to nie jest aż tak dużo rzeczy, bo w sumie wszystko szybko wam mi się udało streścić. Jest noc, to jest jedyna słaba rzecz, którą wolałbym uniknąć. Naprzeciwko tego była moja chatka, ja bym się wyspał. Jest już 5. dzień wiosny, a tutaj każdy dzień ma naprawdę ogromne znaczenie. Musimy już niedługo bardzo zacząć hodowlę po prostu tych wszystkich rzeczy. Pozbierajmy sobie w ogóle te. Chwila, gdzie ja miałem dom? Gdzie było moje moje wyro? O, tutaj, nice, dobra. Wejdźmy sobie tutaj i idźmy oczywiście normalnie w kimę, no bo co my mamy robić, prawda? Ja nie wiem, co my mamy robić, przecież trzeba spać, żeby żyć. To jest najważniejsze. Okej, wyskoczyłem tutaj. Więc tak, musimy zebrać sobie wodę do konewki i musimy zasadzić to coś, ponieważ ta gra ogółem opiera się na biznesie. A jeszcze jednej rzeczy wam nie powiedziałem, a to jest duże osiągnięcie. Dostałem 1000 złotych monet na rozwój biznesu od właśnie Harvest Goddess. Szkoda właśnie, że to ten, no dobra, już nie ma co gadać o tym, że się po prostu nie nagrał jeden quest, jak go robiłem. No w każdym razie mamy 1000 monet, możemy sobie kupić różne rzeczy. Julif otwiera o 7:30 z tego co widzę, prawda Julif? Gdzie jesteś? Gdzie jest Julif? A tutaj, dobra. A nie, o 9:00 otwiera od Sunday do Friday. Dobra, czyli tutaj jeszcze dzisiaj ma otwarte na szczęście. My musimy ogarnąć sobie jakieś grządki. Musimy dzisiaj już zacząć hodować po prostu różne rzeczy, więc przydałaby nam się jakaś łopata. Tutaj mam już przygotowane ogółem takie coś. Patrzcie, w ogóle pamiętacie ten łuk, który znaleźliśmy na poprzednim odcinku? On jest... Ale mnie przestraszyłeś, koleżko, kurde! On jest ultra rare, czyli jest jakiś bardzo dobry, czy coś takiego, nie mam pojęcia. Uncommon, no dobra, ten jest, nie mam pojęcia, czym się różni ultra rare od uncommon, ale myślę, że czymś się powinien różnić. W każdym razie, dobra, zróbmy sobie może dwie łopatki. Dobra, musimy ogarnąć drewno w takim razie, zróbmy sobie trochę więcej drewna. Okej. Dobra, jeszcze pyk.
pyk, mamy. Mamy dwie łopatki, możemy sobie spokojnie, chwila. O, spodnie mam. No dobra, przydadzą się, prawda? Spodnie od zadnika, bardzo dobra rzecz. Jeszcze jedno. Do dnia dziecka, wiecie, dzień dziecka jest 1 czerwca, wszystkie nasze koszulki są przecenione. W sensie wszystkie minecraftowe koszulki są przecenione, więc także koszulki moje, Mordo Mordini, z logo mojego kanału, czyli z Jerzem. Nie, miałem ją mieć na sobie, ale niestety coś nie pykło, bo Łukasz mi ją zabrał, bo mu się bardzo spodobała i mi jej nie chce oddać. Są przecenione, możecie znaleźć koszulki Mordo Mordini, Yeti Kotleti, z moim kanałem, tym logo i z Jerzem, prawda? I tak dalej, i możecie je sobie kupić dużo taniej. Link do promocji będziecie mieli w opisie. No, możecie także po prostu pogarniać sobie na moim sklepie, co jest. No, w każdym razie, no to tyle z tego, prawda? My sobie zrobimy teraz tutaj na naszych wieśniaczkach. Okej, coś takiego. Pokopiemy sobie trochę, podłubiemy sobie w ziemi. Tutaj chyba po prostu zrobię moje pierwsze grządki, no bo nie ma co, wiecie, nie ma co jakoś specjalnie za długo się rozkminiać, gdzie budować i tak dalej, bo to jest strasznie nudne. Ja wolę po prostu robić cały czas rzeczy, cały czas kopać, cały czas różne, wiecie, zdobywać fajne rzeczy sobie. Okej, okay. Skopmy może jeszcze to pięterko tylko. I Jade powiedziała, Jade, czyli ta dziewczyna na górze, która jest torturowana przez jakiegoś psychopatycznego braciszka, że trzeba robić to ogółem w takich 3x3 wymiarach, w 3x3 kwadratach. Okej, okay. I wtedy wszystko będzie git. Dobra, jedną łopatę skończyliśmy, za chwilę kończymy kopanie i zasadzamy nasze pierwsze plony. Nasz biznes się wreszcie zacznie. Mam nadzieję, że kurczę nam się powiedzie, że zrobimy... A, chwila, trzeba zaznaczyć questa ogółem, jakiego zrobiliśmy, bo chyba coś zrobiliśmy, prawda? Okej, okay. Dobra, dostaliśmy te turnip seeds, dobra. Dobra, czyli następne to musimy je wyhodować i oddać Jade, jak już urosną. Okej, no dobra, no to w takim razie będziemy czekać, aż urosną nam te nasionka i jej oddamy. Nie wiem, ile one rosną. Głę można pomijać na tej paczce modów dni poprzez spanie, ale to się nie opłaca, dlatego że można zrobić dużo w ciągu dnia, a kurczę, jak je pominie się, no to wiecie, zbliża się potem, jest zima na przykład. No a zima, ludzie, jest naprawdę przewalona, dlatego że w zimę nic nie rośnie. Patrzcie, tutaj mamy, że rośnie to wiosna, lato, jesień, a w zimę też to rośnie? Nie. A nie, a to rośnie wiosna, lato, jesień tylko, a to nie rośnie w zimę. I chyba te najdroższe, wszystkie najlepsze rzeczy właśnie nie rosną niestety w zimę. No więc będziemy musieli ogarniać się w miarę z tymi dniami, z planowaniem i tak dalej. Dobra, tutaj już mamy całkiem ładną rzecz tą. Teraz tylko... Aha, tu jest specjalna ta motyka, którą dostałem. Przydałby nam się kilof lepszy w sumie, bo z tym kilofem to mi się niezbyt chce jakoś kopać, bo to no, zbyt nudne trochę. Dobra, pyk, odłóżmy sobie dirta też. Weźmy sobie 3 koble. Okej, odłóżmy sobie ten kwiat spawnujący Harvest Goddess. Dobra, pyk. Okej, mamy kilof, mamy to, mamy tak, to do nawadniania, konewkę. Konewką trzeba będzie nawodnić. O nie, chyba komuś właśnie zrobiło się trochę tak pitnie, prawda? Dobra, spragniony się zrobiłem, trzeba pić wodę. Pić wodę. Przydałby mi się bukłak i żeby się nauczyć, jak filtrować wodę, dlatego że ja nie mam pojęcia, jak filtrować wodę w tej modyfikacji. To jest dosyć kiepskie, bo naprawdę bym chciał się nauczyć, ale no nie mam pojęcia. Dobra, to tak, bierzemy to, wykopmy to wszystko, robimy tutaj właśnie grządki. Nasze pierwsze grządeczki. To jest naprawdę jeden z najważniejszych momentów po prostu w tej serii. O co chodzi? Czemu dostałem achievement i wszystko mi strzela fajerwerki i bije brawo? Nie rozumiem, dobra. Minecraft wieśniacy, przynajmniej mamy już pierwszą dwójkę osób, prawda? Osadników. Ja się naprawdę z tego cieszę, bo ja nie lubię być samotny. Okej, okay. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy. Okej, okay. Tutaj teraz musimy wziąć sobie konewkę. Konewka, pyk. Okej, okay. Napełniona jest wodą teraz. I patrzcie. Teraz robimy, chwila. O, konewką właśnie nawadniamy. Czemu? Trochę zacina, dobra, nieważne. Pyk. Widzicie? I takich placów możemy zrobić trzy. Dlatego, że mamy trzy właśnie te nasionka, tylko musimy wszystko dobrze popodlewać i każdego dnia trzeba to podlewać. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie automatyczne jakieś podlewanie, prawda? Czy coś takiego? Okej. Jeszcze trzeba będzie poszerzyć lekko naszą tą. Coś stało, zgłodniałem. No dobra, zgłodniałem trochę słabo. Nie lubię, jak jestem taki zgłodniały w Minecrafcie. Okej. Pyk, dobra, zasadzamy to, podlewamy. Całkiem duże pole w sumie zrobiliśmy. Coś się stało. Nie rozumiem. Straciłem jedną tą. No dobra, nie mam pojęcia czemu. Dobra, to tutaj zróbmy sobie pole innych w takim razie, tych, które znalazłem. One są jakieś... Dame! Co to jest? Chyba na nie można wchodzić, a ja na tamtą wszedłem, czy co? Nie wiem. Dobra. I one teraz rosną. Nie sprawdziłem niestety na worku, przez ile one będą rosnąć. Dobra, czy ja to mogę zjeść? Zero. Marchewki, ale patrzcie, w ogóle nie można tutaj sadzić zwykłych rzeczy, typu to. O. Da się sadzić jednak? O, da się sadzić marchewki. To zasadźmy rzeczy typu marchewka, bakłażan. Chwila, da się go przerobić na nasiona? Nie, nie da się. Dobra, zjedzmy go. Ja nie chcę taki być. Okej. Okay. Blindness. Mamy trochę długo blindness. Okej, okay, chwila. A, nie, bo to nasionka się kupuje, a to da się tylko zjeść. Dobra, więc zjedzmy sobie to. Okej, nie mamy już blindnessa na szczęście. Zasadziliśmy marchewkę. Bardzo fajnie. Dobra. To słabo, ale moglibyśmy to podgrzać. Nie mogą być zasadzone. Okej. Szkoda, że nie mogą być zasadzone. Co to jest? O kurczę. Ale dziwne, dobra. Wow, nasze oczy są najlepsze zawsze, prawda? Oczy są zawsze najlepsze, dobra. To każdy chyba przyzna. O, chodź tu. Dobra. Superowo. To teraz przejdźmy sobie trochę tutaj. Dobra. Co ja teraz miałem zrobić? A, muszę pogadać z Julifem i podgrzać trochę żarcia. A, tutaj mi się przypalało to. Tu, tutaj mam jeden... Dobra, całkiem przydatne. Czy ja mam węgiel? Dobra, mam trochę. Mam 8. To nie za dużo. Nie za dużo, ale w sumie w sam raz. Bo nie jestem aż taki głodny. Nie, no jestem bardzo głodny. No ale dobra, idźmy do Julifa. Nie możemy biegać. O nie. Dobra, zjedzmy sobie tylko to. Dobra. A to odnawia nadal. Bardzo fajnie. Dobra, już nie odnawia, już nie mamy w sumie, więc i tak wszystko jedno. Dobra, co ty sprzedajesz, typek? Dobra. Co on zrobił? Jeżeli coś by mu się stało, to mogę zawsze go rekalować przez budowanie. Dobra. Ej, no przecież masz otwarty sklep. Czemu nie masz? Do 17:30? Nie, a ja chciałem z nim pogadać. Czemu nie mogę biegać? Czy mogę? Nie rozumiem. Nie wiem, co mi się stało. Muszę się chyba najeść po prostu. Dobra. Mogę biegać? Nie wiem. Dobra, zjedzmy sobie drugi. Nie mam pojęcia, co się stało. Dobra. W każdym razie pójdźmy sobie teraz do tych naszych tych. Okej, okay, one sobie tutaj spokojnie rosną. Trzeba będzie je niedługo podlać. Fajnie, że mamy konewkę przynajmniej.
Bardzo pojemna jest ta konewka, trzeba przyznać, prawda? Dobra, pójdźmy w takim razie do naszej chatki. W sumie można się już przespać, dlatego że chyba wszystko, co się dało zrobić dzisiaj, już zrobiliśmy. I tak ogółem będą wyglądały w miarę dni. Trzeba będzie robić te questy, trzeba będzie pozwiedzać trochę bardziej ten świat, poszukać różnych wartościowych rzeczy, zbudować własny dom i tak dalej. Możecie pisać, co mam robić w następnych odcinkach, co byście chcieli, żebym zrobił. Dobra, muszę kupić shipment box. No tak, bo... Okej. Bo ja sprzedaję przez shipment box, czyli przez taką wysyłkową po prostu rzecz, moje rzeczy, prawda? Dobra, tutaj było moje mieszkanko. Ja powinienem sobie zabrać to łóżko tam blisko, dlatego że bez sensu jest, jak coś, co tak często używam, jest tak daleko przecież. Dobra, wróćmy sobie jeszcze. Czy już jest noc kompletna? Już jest kompletna noc. No to możemy ostatni raz sobie tutaj się przespać. Okej. Śpi. Dobra, i zbieramy łóżko. O, chyba mogę znowu biegać. Chyba już nam przestało odbijać, chociaż nie wiem. Nie mam pojęcia, co się stało, szczerze mówiąc. Czemu nie mogę biec? Napiję się. Nie wiem. Pewnie będę musiał zresetować grę po prostu, bo coś się zacięło albo coś takiego. No ale dobra. To rozstawmy nasze łóżko. Musimy po... A nie, nie musimy podlewać teraz. Zapomniałem, że nie trzeba podlewać rzeczy, jak pada deszcz. To jest naprawdę genialne. Postawmy najpierw w sumie nasze łóżko na obozowisku. No super obozowisko, Tritsus. Po prostu jesteś mistrzem. Mistrzem obozowiska. Pyk, dobra. To tak, okej. Dobra. Idziemy teraz zobaczyć te nasze rzeczy, jak one rosną. No to rośnie dosyć długo, więc no jeszcze nie wyrosły. Chyba są podlane, czy nie? Są podlane, dobra. To też jest podlane, wszystko jest podlane. Jest sobota, więc nie mogę pogadać z Julifem, więc będziemy kończyć już dzisiejszy odcinek. Na następnym kupujemy tą rzecz, sprzedajemy pierwsze rzeczy i zaczynamy po prostu robić to, co trzeba robić. Więc ja jestem Tritsus, to by było na tyle ludziska. Na razie.